Tak. Siemano wam wszystkim ludzie. Witajcie w kolejnym audiowym vlogu. Jak w tytule jest napisane, na razie filmików nie będzie przez jakieś bagatele, może z 5 dni, może nawet i mniej, bo teraz wyjeżdżam na parę dni, ale potem wracam i potem wracam do nagrywania filmików. Małe info, jakby co, wczoraj, przedwczoraj, nawet jeszcze dzisiaj zajmowałem się tylko i wyłącznie sprawami programowania czy nagrywania, szukania jakichś programów takich do, no właśnie nie mogę sobie przypomnieć teraz tej nazwy. Chodzi o te zmniejszenie ilości megabitów w filmie i chyba tylko tyle, praktycznie tylko tyle. I dokładnie wczoraj do 3 w nocy siedziałem i wkuwałem ciągle to samo. Szukałem innych programów, nie wychodziło, trzeba było pomyśleć coś innego. No i tak się złożyło, że jeszcze dzisiaj, jeszcze przed wyjazdem, jeszcze przez jakieś może 2-3 godziny jeszcze się trochę będę tutaj męczył się z komputerami, tak? Korzystam z dwóch komputerów, jednego takiego stacjonarnego, a drugiego przenośnego laptopa. Nie ukrywam, jeden to jest biurowy firmy Dell, a drugi Acer. W porównaniu ten Acer jest, od razu mówię, że Acer jest lepszy. Kiedyś może wam opowiem w porównaniu tych komputerów, jakie mają wymagania, jakie sprzęty, czym się różnią i tak dalej. Ale to może kiedyś. Teraz to mamy inny temat. Wcześniej został wstawiony pierwszy filmik od bardzo dawna. Pierwszy Q&A, to znaczy praktycznie drugi, aż muszę to sobie sprawdzić, ale raczej to jest drugi, bo ten pierwszy to był w ramach, że rozpoczynam taką serię, dlatego pierwsza, tak można powiedzieć, oficjalny filmik Q&A został już wczoraj wstawiony, a dzisiaj został wstawiony kolejny audiovlog, czyli ten. Nie będę dzisiaj odpowiadał na pytania, chociaż tak patrzę po komentarzach pod ostatnim filmikiem, to powiem wam, że i tak to jest na razie za mało. Za mało, więc chciałbym troszeczkę tutaj powypowiadać, tak jak teraz. Szczególnie, że chyba na ostatnim filmie chyba są tylko 4 komentarze albo 3. Coś chyba tyle. Patrzę. Tak, nic się nie zmieniło. 4 komentarze przynajmniej. Z tego jedno się troszeczkę wypowiadałem. Mam nadzieję, że jeszcze w przeciągu tych paru dni, kiedy mnie nie będzie, będę mógł nagrać chociaż ten taki jeden filmik. Pomijając to, zakończony został temat. Drugi temat. Męczenie się z Frapsem. No tak, dokładnie jakieś 4-5 godzin poświęciłem się tylko i wyłącznie Frapsem. Próbowałem chyba z 6 przynajmniej testów do nagrania jakiejkolwiek gry. I kończyło się tym, że Fraps po prostu się wyłączał. Znalazłem jakiś filmik jednego gościa, który miał pewien sposób, jak ustawić Frapsa, by mógł nagrać jeszcze dłuższe filmy. Co się potem okazało? Uwaga! To jest dobry przykład. Może to jest coś takiego, że to nie jest wasz konik, czy to nie jest wasza ulubiona gra i tak dalej, bo to jest już teraz nudne. League of Legends, dużo osób to gra, to oczywiście wiadomo, nie pomijając innych gier, ale nie będę ich wymieniać, tylko chodzi mi o to. Podczas jednej partyjki, właśnie chodzi o tą ostatnią, którą zagrałem,
Podczas nagrywania było wszystko w porządku. Było wszystko akurat w porządku, jakość była moim zdaniem dobra, nie zacinało się aż tak bardzo. Ale najgorsze jest w tym, że podczas już końcowego grania, kiedy już było koniec partyjki, chciałem wyłączyć frapsa. Pomyślałem sobie, chyba się nagrało. Tak, nagrało się. Ale się nie zapisało. Dlaczego? Najprawdopodobniej się to automatycznie wyłączyło lub może być to wynik małej ilości wolnego miejsca na dysku. Tak mi się wydaje. Jeżeli ta druga opcja byłaby bardziej realistyczna, myślę, że zakup dysku przynajmniej, tak jak mówię, 500 gigabajtów, myślę, że to powinno wystarczyć. Myślałem wcześniej o 1 terabajcie, dużo o tym mówiłem przy znajomych i tak dalej, ale pomyślałem sobie, że po cholerasz tyle, no jeszcze i tak pewnie na razie i tak nie rozwijam tak bardzo ten cały kanał, więc na razie powinno być to wszystko stopniowane, tak jak kiedyś wam mówiłem, więc ten dysk 500 gigabajtowy powinien mi wystarczyć. Ale jeszcze o tym się pomyśli. Także Fraps, myślę, że jeszcze dalej się na tym pomęczę. Zostało mi, zaraz wam powiem, jakieś 2-3 godziny. Potem wyjeżdżam. Nie będzie mnie przez jakieś 5 dni. Filmik właśnie jest nagrany przed moim wyjazdem. Mam nadzieję, że przez ten czas poświęcę się dosłownie te 2 godziny, by przynajmniej, no może nie nagrać ten jeden filmik z League of Legends, bo myślę oczywiście o nagraniu jakiejś następnej gry, ale na razie wolę, tak jak inni, testować, by potem już z całą pewnością móc swobodnie i spokojnie nagrać każdą grę. Tak jak już mówiłem, w League of Legends, gdy nagrywałem, było wszystko w porządku, nie było żadnych ścin. No może pomijając takich małych, ale to normalne. Ale to nie jest takie wynikające z tego, że nie powinno to nam pomóc. To znaczy pomóc, Boże, co ja gadam. Że przez te małe ściny podczas grania nie powodują, że podczas grania coś nam może się stać, że się możemy wkurzyć i tak dalej. To wiadomo. Sorry bardzo, że jestem troszeczkę taki zamulony, sorry. Ale jeszcze niedawno wstałem, jestem po małym, dobrym śniadanku, jeszcze kawusi dobre, jeszcze gdzieś tu mam, a nie, już wypiłem. A nie, jest, dobra. Ach, dobra. Polecam wam taką jedną zbożową, nie powiem wam firmy, bo są zakazy. Nie można sponsorować, co nie? Co tak. Dobra. Chciałem z wami tylko pogadać o tych kwestiach. I mam nadzieję, że usłyszymy się po moim powrocie. Ja już się zajmuję się z nagraniem przynajmniej jednego testu filmowego, żeby to miało ręce i nogi. I mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda. Bo tyle się napracować, to już masakra. To jest masakra, szczególnie, że do 3 w nocy siedzieć, chociaż planowałem wcześniej jeszcze posiedzieć dłużej, ale zmęczenie dało znak. Dobra, dzięki kochani za obejrzenie tego filmiku, lajkujcie, subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie, no i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym, za bagatela 4-5 dni może, na następnym filmiku, mam nadzieję, że z gry, bo na to najbardziej oczekujecie i ja również. Dzięki wielkie, na razie.